Fuso to marka samochodów ciężarowych oraz autobusów produkowanych przez japońskie przedsiębiorstwo Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, którego to większościowym udziałowcem, bo prawie w 90%, jest koncern Daimler Truck AG. Główny zakład produkujący ciężarówki znajduje się w Kawasaki oraz w portugalskiej gminie Tramagal, a flagowym modelem marki jest rodzina lekkich samochodów ciężarowych Canter, którego pierwszą generację zaprezentowano w 1963 roku. Jak popularny to jest model? Liczby mówią same za siebie, ponieważ aż do 2023 roku wyprodukowano tego modelu aż 4,5 miliona. W przeróżnych zabudowach, pozwalających dostosować go do różnych zadań, od transportu po budowę i usługi. Czym klientów przyciąga ten model? Nie tylko azjatyckimi kształtami, aczkolwiek już dość nowoczesnymi, ale przede wszystkim prostą i niezawodną konstrukcją. To jeden z tych pojazdów, który niby jest modyfikowany, ale z pewną dozą nieśmiałości. Co dość długo było typowe dla Mitsubishi, które na przełomie lat 90. i 2000. uchodziło za jedną z bardziej leniwych marek, jeśli chodzi o nadążanie za zmianami i za konkurencją. Czasami nawet wydawało mi się, że pracownicy tego koncernu zapadli w długi zimowy sen i w najmniej spodziewanym momencie budzili się i rzucali hasło: no to może coś byśmy zrobili. No tak można było to określać, ale gdy Daimler Truck przejął pakiet większościowy udziału w Mitsubishi Fuso, coś się ruszyło, ale czy to już jest ten właściwy krok? Czy to jest to właściwe tempo? No wydaje mi się, że zarząd podszedł do tematu na zasadzie: skoro coś jest dobre i trwałe, to po co to psuć? Dlatego, gdy spojrzycie na design kabiny, dostrzeżecie nowoczesność, bo Canter wygląda atrakcyjnie, ale jeśli zajrzycie już do kabiny, to tutaj czas kilka ładnych lat temu zatrzymał się. Co prawda jest ergonomicznie, ale ten kształt deski rozdzielczej, te schowki, przyciski, przełączniki, zegary, no coś tutaj wypadałoby już zmienić. A teraz pozycja za kierownicą. Pozwólcie, że zajmę miejsce. Siadanie jest dość łatwe dzięki tej rączce, którą tutaj mamy. No i jest ta pozycja taka, że wysokiemu kierowcy, takiemu jak ja, jest trochę trudno przyjąć wygodną pozycję do prowadzenia, bo trzeba się trochę nagimnastykować, a to regulując fotelem, a to kolumną kierownicy. No i właśnie, chciałem wyżej podnieść kolumnę. Zobaczcie tylko na to, że to już jest pełna regulacja. O tak. I to mi trochę ogranicza swobodę nóg, bo zerknijcie, nie wiem czy to będzie widać, ale pedał hamulca jest dość wysoko umieszczony, co powoduje, że kolanem uderzam w wieniec kierownicy za każdym razem, jak chcę wcisnąć pedał hamulca. Zademonstruję, o, tu jest dosyć, muszę nogę odgiąć trochę w bok i dopiero wtedy mam możliwość wciśnięcia pedału hamulca. To jeszcze tak, mamy tutaj do czynienia z platformą w pełni hydraulicznie sterowaną. Można nią sterować za pomocą tego pilota, albo po tamtej stronie w skrzynce znajdują się manualne sterowniki. Co ważne w tym przypadku, dopuszczalna masa całkowita 8,5 tony, czyli łatwo można sobie policzyć, że sama zabudowa aluminiowa to jest około 600 kg, 700, bo masa własna Cantera takiego solo to jest około 2,5 tony, czy masa pojazdu to są 3,1 tony i dopuszczalna masa całkowita 8,5 tony. A to znaczy, że spokojnie możemy tutaj duży pojazd zapakować, taki, który będzie ważył nawet i 5 ton. Tak jak powiedziałem, obsługa jest bardzo prosta. Przy pomocy tego pilota możemy sterować całą platformą. Tak to mniej więcej wygląda. Dojeżdżamy tym do końca, bo jest to granicznik, który nam nie pozwoli dalej wysunąć platformę i w momencie, kiedy platforma spotka blokadę, wtedy opuszczamy ją na dół. No, bardzo proste w wykonaniu
nawet laik mógłby spokojnie tym pilotem operować. Mamy blokadę, teraz opuszczamy platformę w dół i gotowe, możemy pojazd pakować na lawetę przy pomocy wciągarki, która jest na platformie. Tutaj widać, mamy manualne sterowanie platformą, także jeżeli nam pilot padnie, to zawsze mamy tę możliwość, żeby skorzystać z tych manualnych dźwigienek i sterować platformą. Teraz tylko zabezpieczymy pojazd i możemy ruszać w drogę. Także tym sobie operujemy, możemy po całej szerokości przesuwać wyciągarką, co jest bardzo nam przydatne w momencie, kiedy uszkodzone pojazdy wciągamy na platformę. Także no, to tyle. Samochód łatwy w obsłudze. No i koszty zakupu to już indywidualnie są zapewne ustalane. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku.